Witam, witam Państwa serdecznie. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, zapraszam na następny odcinek, który prowadzę. Kto prowadzi? Fiki Miki! I Miki! Cześć Miki! Cześć, cześć, cześć! Co dzisiaj robimy? Dzisiaj śpimy. Śpimy? Nie, żartowałem oczywiście. Nie, nie, nie śpimy. Śpiewamy. Tak, śpiewamy jak zwykle. A co śpiewamy? Może taką piosenkę o lamie, słoniu i o kozie. O, super piosenka, fajna, podoba mi się. No to raz, dwa, trzy. Lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza. Żo, fantastyczne, żo, jest kosmiczne, żo, fantastyczne, żo, jest kosmiczne. Są tu zwierzęta z całego świata, ich rozmiar i wielkość wymiata. Jeśli chcesz poznać je, to zapraszam, odwiedź je. Lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza. Żo, fantastyczne, żo, jest kosmiczne, żo, fantastyczne, żo, jest kosmiczne. Słoń ma trąbę długą, lama wełnę grubą, a koza ma nogi, no zimne nogi. Lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza, lama, słoń i koza. Dziękujemy. 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 Jak wyszło? Jak wyszło? Zapytamy się może Tuptusia. O tak, Tuptusia. Gorilla Tuptusia się zapytamy, jak wyszło. Jak wyszło? Idziemy po niego. Idziemy. Witam Państwa. Słyszałem, tak. Jaka jest moja opinia? Proszę Państwa, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. A skoro mogło być lepiej, ale mogło być też i gorzej, to znaczy, że nie jest aż tak źle. To więc, że wszystko w porządku, a ja teraz powrócę do swoich wykładów na temat kosmosu, gwiazd, planet, Układu Słonecznego, Układu naszej galaktyki, Droga Mleczna i tym podobne. Tak więc, że to są wszystko zagadnienia, które na które trzeba po prostu poświęcić godziny wykładów. Tak więc, że zapraszam wszystkich na moje wykłady na największych uniwersytetach w Europie i na świecie. A ja już tutaj muszę kończyć, więc pozdrawiam Państwa, dziękuję, dobranoc. Dziękujemy. Pozdrawiamy profesora Tuptusia. I jeszcze wystąpi dla Was Tokrotka. Tokrotka. Cześć, jestem Tokrotka. Znowu jestem Tokrotka. Cześć, cześć, cześć.
cześć, jestem Sztokrotka. Ale dzisiaj do misia chcesz spać, więc idę spać. Dobranoc. Sztokrotka dzisiaj jest bardzo śpiąca, ponieważ dużo chyba chodziła, tańczyła, skakała, biegała. My też zresztą jesteśmy śpiący, więc tak. Dobranoc wam. Dobranoc. Śpijcie spokojnie. Życzymy wam kolorowych snów. I do następnego razu. Cześć! 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 Cześć.